Cześć, witaj w kursie Ansible i w tym kursie porozmawiamy sobie i zobaczysz, jak zarządzać środowiskiem cloudowym z poziomu Ansible. W całym kursie będziemy tworzyć repozytorium kodu, które potem będziesz mógł wykorzystać i przykładowo użyć w swoim Continuous Integration, Continuous Delivery, w zadaniach do automatyzacji i przykładowo tworzenia jakiejś konfiguracji za pomocą Ansible. Zobaczysz w tym przypadku, jak korzystać z chmury DigitalOcean. Moim zdaniem jest to idealna chmura dla osób początkujących, mających zero doświadczenia, jeżeli chodzi o clouda. W tym kursie porozmawiamy sobie też i zobaczysz, czym są i czym jest dynamiczne inwentory, jak korzystać w Ansible z pętli, jak tworzyć role oraz jak całość spiąć z sobą w automatyzację, dzięki której właśnie wykorzystasz całość i będziesz mógł zautomatyzować swoje ustawienia czy też swoje środowisko właśnie za pomocą Ansible. Ja bardzo serdecznie witam Cię i zapraszam do kolejnych lekcji. Jeżeli chodzi o ten wstęp, to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale.